Trzecia niedziela miesiąca to tradycyjnie dzień, w którym odbywa się giełda staroci. Odwiedziliśmy jedno ze stoisk, gdzie prezentowano wyroby z huty szkła w Ząbkowicach. To stoisko na jarmarku staroci jest świadectwem istnienia huty szkła w Ząbkowicach. Tak, huty, która na dzień dzisiejszy nie działa, aczkolwiek pamięć o niej chcemy zachować i chcemy pokazać wszystkim w Dąbrowie Górniczej i nie tylko, bo przyjechały i panie z Warszawy, i z Łodzi, i z Krakowa. Co tak naprawdę tam było tworzone, bo to nie tylko było szkło, które było w użytku w gospodarstwach domowych, ale to są dzieła sztuki na dzień dzisiejszy, które osiągają też wysokie ceny na rynku sztuki. Główne projekty były prowadzone przez państwa Dross, przez panią Erykę i przez pana Jana. Oni konkretnie pracowali dla huty Ząbkowice. Drugim takim projektantem, który tutaj wiódł prym, był pan Fiodorowicz. On prowadził swój projekt w oddziale w Staszicu. Widzimy też kielich. A, kielich, fantastyczny kielich, który został zaprojektowany przez pana Drost dla pani z Francji, pani szlachcianka, która sobie zażyczyła właśnie całą taką serię z upamiętnieniem jej herbu rodowego. Gdzie trafiały te wyroby z huty szkła w Ząbkowicach? Huta szkła w Ząbkowicach głównie wysyłała swoje produkty, swoje rzeczy, które były tam produkowane do Niemiec, do NRD. Przychodziły tutaj wręcz kartony i tak naprawdę szło to no-name'owo. W Niemczech niejednokrotnie były gdzieś tam przyporządkowane, opisane w zupełnie inny sposób, zupełnie inne kategorie miały i sprzedawały się bardzo dobrze. Szły też do Stanów Zjednoczonych, Rosja odbierała, ale Niemcy wschodnie odbierały tego najwięcej. Po hucie szkła gospodarczego w Ząbkowicach pozostały wspomnienia. Przedsiębiorstwo działało w latach 1884-2002. Dąbrowskie Stowarzyszenie Rodzin w Kryzysie to nie tylko działalność charytatywna w Gołonogu, odwiedzamy podczas jarmarku staroci. Tak, jesteśmy po raz pierwszy w tej chwili na giełdzie staroci i mamy nadzieję, że nie ostatni, ponieważ mamy bardzo dużo rzeczy takich, które warto pokazać ludziom i warto sprzedać to za symboliczną kwotę, jakąś cegiełkę, ponieważ mamy również taką szansę, w tej chwili zdobyliśmy taką szansę pokazać szkliwo, szkło produkowane przez moją osobę również, bo pracowałam w hucie szkła gospodarczego w Ząbkowicach, stworzyć na terenie miasta Dąbrowy muzeum tego szkła, żeby ktoś pamiętał o tym szkle, że jednak była ta produkcja tej huty, ta huta już jest w tej chwili zniszczona, ale zostało coś po tej hucie. Pracowała tam cała moja rodzina i dlatego jestem dumna w tej chwili i bardzo się cieszę, że ktoś o tym pomyślał, żeby to uratować. I dlatego tutaj jestem, dlatego się tu pokazuję i będę się pokazywać nadal, ponieważ, tak jak już powiedziałam, warto pokazać to ludziom, że takie coś w Dąbrowie się produkowało. I myślę, że coraz więcej osób będzie się zgłaszało, bo jeszcze dużo osób żyje, tych, którzy tam pracowali. I, bo tu już się spotkałam z kilkoma osobami, co łezka się mi wokół zakręciła, że jednak teraz ktoś pomyślał o tym, żeby to pokazać. To, co wypracowaliśmy w Dąbrowie dla naszego regionu, dla naszego miasta i nie tylko, warto to pokazywać. W Dąbrowie Górniczej wciąż żyją świadkowie funkcjonowania przedsiębiorstwa, a na giełdach antyków w całej Polsce pojawiają się produkowane w niej wyroby.